Jeszcze jaką mamy asystę, słuchajcie. Rany Julek, jaki w ogóle klimat, nie? Przez to okno szpitalne. Muszę powiedzieć wprost, to jest tak mega piękne, co tutaj się w tej chwili wydarzyło. Hej kochani, to Akwamaryna, zapraszam was na podgląd aktualizacji ciążowego moda. Oczywiście do tego wszystkiego jak zwykle przejdę do rodziny Pancakes, bo ja przecież uwielbiam na Eliskę robić różnego rodzaju eksperymenty, zwłaszcza te ciążowe. Także kochani, biedna moja Eliska zawsze się w tej grze tutaj u mnie narodzi. Na samym początku oczywiście musimy sobie spłodzić tego dzieciaczka, więc oczywiście na samym początku zapraszam naszą zakochaną parę do sypialni, gdzie będzie się za chwilę działa cała magia. Pogadajcie sobie o tym wszystkim i już, na samą górę. Nasza para w tej chwili przeszła do działania, a ja wam mogę w międzyczasie powiedzieć, że na samym dole mamy maszynę, która będzie nam pozwalała wykonać badanie USG. Oczywiście ta maszyna nie będzie nam potrzebna tutaj w domu, bo tutaj w domu nie będziemy wykonywali tego badania. To badanie możemy wykonać jedynie w szpitalu, więc tu właściwie będzie potrzebny dodatek Witaj w pracy. Po wykonaniu USG będziemy mieli taki właśnie oto rysuneczek, albo raczej po prostu ładne zdjęcie, które będziemy mogli umieścić w jednej ramce, która jest dostępna w wielu, wielu kolorach. Także kochani, proszę bardzo, w taki oto sposób możemy sobie umieścić naszą ciążową fotografię. No ale ja to wiecie, wszystko tutaj przygotowałam po to, żeby wam faktycznie pokazać. Wracam oczywiście sobie do Eliski i do Boba. No i słuchajcie, w takim razie wykonamy test ciążowy naszej kochanej Elisce. Zaraz się przekonamy, czy jest za dwoje, czy nie jest za dwoje. No i słuchajcie, czekamy na werdykt. Proszę bardzo, Eliza jest za dwoje, super, udało się. W takim razie słuchajcie, Eliza idzie od razu do Boba, żeby przekazać mu tą dobrą nowinę. Ja sobie usunę tą opcję, bo chcę w tej chwili wam pokazać, że tutaj autor modyfikacji troszkę chciał nam to wszystko skomplikować i w momencie, kiedy sobie ustawimy przynajmniej jednego Sima z cechą nie cierpi dzieci, to faktycznie po usłyszeniu tej rzekomo dobrej nowiny on się wcale cieszyć nie będzie. Także w sumie to jest dość ciekawa opcja, dlatego że jeden z partnerów może wcale nie przejawiać tego całego entuzjazmu. Więc pora tak naprawdę przekazać tą nowinę Bobowi. Zobaczymy tak naprawdę, jak on się zachowa, skoro już w tej chwili mamy świadomość tego, że tych dzieci on jednak nie lubi. Także proszę bardzo, Eliska, działaj. Ouu, chyba się Bob z tego wszystkiego nie ucieszył. Mamy tutaj słaby nastrójnik. Niepokojące wieści. Cecha nie cierpi dzieci zadziałała. Lęk po dowiedzeniu się o tym, że w drodze jest dziecko. Oczywiście my w ten scenariusz nie będziemy się dalej zagłębiać. My chcemy, żeby to wszystko fajnie przebywało, także ja od razu tą cechę podmienię. Ale faktycznie, tak jak autorka modyfikacji mówiła, tak faktycznie to wszystko działa. No i wracamy z powrotem do cechy samotnik, więc Bob, wszystko wróciło do normy. No, może oprócz tego, że będziesz za chwilę ojcem. Dużo nas jeszcze ciekawych rzeczy czeka, jeżeli chodzi o tą modyfikację, więc zacznijmy od tych uroczych i cudownych. Na samym początku chcę wam pokazać nowe animacje. Możemy sobie kliknąć na Sima, wybrać oczywiście interakcje romantyczne, a następnie wybrać opcję ciążowe przytulanie. Przy wykonywaniu tej interakcji nasi Simowie powinni się położyć do łóżka i wspólnie przytulać. Myślę, że to jest naprawdę bardzo urocza animacja, bo jak sami widzicie, polega ona tak naprawdę na głaskaniu brzuszka swojej partnerki, na takim fajnym przytulaniu się, czułych pocałunkach, pogłaskaniu twarzy ręką. Także uważam, że to jest naprawdę urocza animacja i myślę, że powinna zostać normalnie dodana do gry. Fajnie było, gdyby twórcy nam coś takiego tutaj podarowali, chociaż można by powiedzieć, że jest troszkę zbyt intymna. Nie wiem, czy faktycznie i jej by sobie na coś takiego pozwoliło, no ale wiecie jak jest. Ja akurat w tej animacji nie widzę niczego złego, wręcz przeciwnie, myślę, że jest po prostu przecudowna. Kolejna animacja to przytulanie się na kanapie, a właściwie wspólna drzemka. Tylko jedna rzecz, kochani, tutaj jest bardzo istotna. W momencie, kiedy znajdujemy się blisko obiektu typu łóżko, to po kliknięciu nawet na kanapę wspólnej drzemki, nasi Simowie z automatu zrobią to po prostu tutaj na łóżku. Czyli to tutaj będą się tak naprawdę przytulać i jakby symulować spanie. Więc proszę bardzo, Eliska się w tej chwili czule wtula, a Bob ją po prostu podpiera. Jedyne, czego faktycznie mi tutaj brakuje, to bezpośrednio tej opcji tutaj, jak klikamy na łóżko. No ale słuchajcie, nie wiem, może to jest jakiś błąd, a może po prostu to był taki ogólny zamysł. Tego nie wiem. Liczmy się z tym, że jest to po prostu modyfikacja, więc wiecie sami jak jest. Modyfikacje czasami różnie reagują w grze. No ale teraz sobie sprowadzę nasze małżeństwo na dół, bo chcę wam pokazać, że ta animacja, kiedy Simowie znajdują się blisko kanapy, działa w ogóle bez problemu. Oczywiście muszę zadbać o ich podstawowe potrzeby. No i w takim razie bardzo proszę, Bob, przytulaj naszą Elizę we wspólnej drzemce na kanapie. No i patrzcie, jaki piękny obrazek. Cudownie to wygląda. Bardzo fajnie. Na animacja. No tak jak mówię, trzeba uważać na to, bo wstępnie drzemkę można sobie zrobić albo na łóżku, albo na kanapie, klikając tylko na kanapę, więc miejcie to na uwadze, przynajmniej tak jest u mnie. No i kochani, w takim razie pogadaliśmy sobie o animacjach, pogadaliśmy sobie też o tym, co to jest za maszyna, więc myślę, że pora wybrać się na USG. Do tego wszystkiego potrzebujemy zadzwonić oczywiście do naszego położnika. Po tym wszystkim otworzy nam się menu i będziemy mogli sobie wybrać opcję idź na badanie USG. Oczywiście klikamy ją. Jeśli będziemy chcieli się cofnąć do menu, możemy kliknąć po prostu powrót
do menu głównego, nie ma z tym problemu. Ale ja w tym przypadku kliknę w drogę, bo oczywiście zależy mi na tym badaniu, no i przede wszystkim na poznaniu płci dziecka. Także zabieram ze sobą Boba, no i lecimy w małą podróż. Jesteśmy w tej chwili w szpitalu i tutaj musimy dopełnić kilku rzeczy. Na samym początku otwieramy konsolę do wpisywania kodów, następnie wpisujemy kod testing cheats true, oczywiście klikamy enter, żeby on nam się zatwierdził. No i kolejny kod, który musimy tutaj wpisać, to BB enable free build. I już wam mówię, po co to wszystko. W momencie, kiedy kliknę enter, a ten kod nam się załączy, pojawi nam się możliwość budowania na parcelach specjalnych. To jest bardzo ważne, dlatego że tą maszynę, którą pokazałam wam w domu u Pancakesów, będziemy musieli postawić tutaj. Więc kochani, wchodzimy sobie oczywiście w tryb budowania, wpisujemy najprościej mówiąc USG, no i proszę bardzo, mamy maszynę, możemy ją postawić w dowolnym miejscu na parceli. Ja oczywiście postawię ją normalnie w pomieszczeniu, bo chciałabym, żeby tutaj się odbywało całe badanie. No i kochani, z powrotem przechodzimy do trybu życia, no i klikamy naszą simką na ten fotel. Oczywiście tutaj Eliska będzie mogła sobie wybrać preferencje dotyczące badania USG. Klikamy w tą opcję i pojawia nam się pytanie, czy chcemy poznać płeć swojego dziecka. Możemy wybrać opcję nie, chcemy, żeby to była niespodzianka, wtedy po prostu ultrasonograf powie nam, czy dziecko jest zdrowe, czy chcemy po prostu się dowiedzieć. Ja oczywiście wybiorę opcję, że tak, proszę, proszę mi powiedzieć, więc ponownie klikam na fotel i rozpoczynam badanie USG. Tutaj jeszcze oczywiście mogę sobie wybrać lekarza, więc wybiorę sobie, no, pierwszą lepszą panią, niech będzie. No i proszę bardzo, wszyscy razem idą na to badanie. Oczywiście poproszę tutaj Boba, żeby też razem z nami szedł. Zazwyczaj simowie, którzy są jakby naszymi gośćmi na USG, czyli w tym przypadku Bob, powinni dołączyć do nas automatycznie. No ale zdarza się tak, że jednak tego nie robią, więc no niestety trzeba sobie ich podprowadzić samemu. Ale ja w tym problemu nie widzę, to jest dalej tylko modyfikacja. Jeśli chodzi o całą naszą tutaj zabawę z tym USG, to myślę, że to naprawdę wygląda cudownie i muszę wam powiedzieć szczerze, że nawet dość realistycznie, bo jakby nie patrzeć, faktycznie tak mniej więcej przebiega to całe badanie. Jest sobie lekarz, który sobie rozmawia z przyszłą mamusią i tutaj już zobaczcie, pojawiły się lekkie rozstępy na ciele Eliski, także no, widać, że coś się dzieje. Bardzo fajnie to wygląda, animacja jest naprawdę bardzo ciekawa, myślę, że jest to naprawdę zrobione tak, jak po prostu być powinno. Na pewno jest to bardzo interesujące. Tutaj dostaliśmy komunikat, że gratulują nam bycia w ciąży. Na podstawie tego oczywiście badania USG wygląda na to, że spodziewamy się jednego zdrowego dzieciaczka i jak dotąd wszystko wygląda bardzo dobrze, ale będziemy monitorować oczywiście naszą ciążę i rozwój dziecka, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem i to jest ekscytujący czas dla nas i oni są po to, żeby nas tutaj wspierać. Także bardzo ładny komunikat. Oczywiście mamy kolejny też komunikat, że spodziewamy się, słuchajcie, zdrowego chłopca. Bardzo fajna wiadomość. W sumie często mają chłopczyka. Raz tylko chyba spotkałam się z tym, że mieli córkę. No ale słuchajcie, nieistotne. Nas interesuje oczywiście ta aktualna ciąża. Myślę, że możemy na spokojnie już wrócić sobie do domu. Zobaczymy oczywiście tam, jak to wszystko będzie dalej przebiegać. W naszym wyposażeniu Sima znajduje się zdjęcie z USG, które oczywiście zostało nam wykonane na tym badaniu w szpitalu. Te badania USG się od siebie różnią i to jest, myślę, że fajne, bo jednak wiecie, jak jest. Dzieci faktycznie w grze można mieć wiele, więc w sumie smutne by to było, gdyby zdjęcie się dość często powtarzało. Pewnie jest jakaś powtarzalność, wiadomo, ale fajnie, że akurat to nie jest tylko i wyłącznie to jedno zdjęcie. Także oczywiście możemy sobie to wszystko tutaj umieścić w ramce. Fajnie to wygląda, więc skoro to chłopiec, to myślę, że możemy to sobie na spokojnie wyciągnąć do niebieskiej ramki. Wspominałam o powtarzalności zdjęć USG, no i sorry kochani, ale trochę mnie poniosło. Chciałam to sprawdzić i faktycznie wykonałam ponad 25 badań USG Elisce, no ale kochani, jak się okazuje, kilka tych takich obrazków faktycznie mi się z jej badań powieliło. No i to nawet bym powiedziała, że parę razy, no bo nie oszukujmy się, ale tutaj na przykład mamy taką czwórkę, tutaj mamy trójkę, tutaj mamy dwa takie same obrazki, tu również mamy dwa i tu również mamy dwa. Ale co jest generalnie bardzo ciekawe, to to, że te zdjęcia się zmieniają wraz z trymestrem. Testując tą modyfikację spędziłam dosłownie kilka dni z Eliską w szpitalu i dosłownie jej brzuszek ewoluował, wiadomo, no po prostu rósł. I wraz z tym wszystkim zmieniała się faktycznie jakość zdjęcia USG, więc tutaj mamy, że tak powiem, małą fasolkę, a tutaj już mamy większego dzieciaczka. Dodatkowo do tego wszystkiego ta modyfikacja przewiduje większą ilość dzieci, więc jak sami możecie zobaczyć, tak kochani, mamy tutaj chyba więcej niż nawet i szóstkę dzieci? No tego nie jestem oczywiście pewna. To wygląda jak czwórka, w sumie to wygląda również jak czwórka, to wygląda jak trójka. No, muszę powiedzieć szczerze, że nie sądziłam, że naprawdę ta modyfikacja będzie miała aż tak dużo różnorodnych zdjęć. Zobaczcie, one się naprawdę od siebie mocno różnią. Niektóre się może faktycznie gdzieś tam, wiecie, powielają, bo nie sposób było mi dodać wszystkie osobno gdzieś tam, wiecie, żeby nie powtórzyć, ale no, jestem naprawdę zadziwiona tym wszystkim, że łebek tutaj dziecka jest naprawdę duży i to wszystko jest dość wyraźne. Ogólnie zdjęć jest ponad 100, więc jeszcze bardziej zbieram szczękę z podłogi. No ale uspokójmy trochę tempo i wróćmy do normalności.
Jeżeli chodzi o zdjęcie, to oczywiście istnieje jeszcze inna opcja. Możemy sobie z powrotem wsadzić je do wyposażenia i pochwalić się naszemu przyjacielowi bądź przyjaciółce, że faktycznie spodziewamy się małego dzidziusia. Póki co zaprosimy sobie moją akwamarynkę do spędzania czasu tutaj na parceli razem z nami i przekażemy akwamarynie tą niesamowitą wiadomość o tym, że Eliska jest w ciąży. Akwa coś jest chyba nie w sosie, no ale to jest nieważne. Słuchajcie, może Akwa aż tak bardzo nie lubi dzieci? Nie sądzę. Nie mam z takimi rzeczami problemu. Myślę, że po prostu przejdźmy do tej najważniejszej interakcji, czyli po prostu pochwalmy się naszym zdjęciem USG, czyli podziel się informacją o ciąży. Klikamy tę opcję, no i słuchajcie, za chwilę nasza Eliza wyciągnie fotografię. Jest, słuchajcie, bardzo ładne zdjęcie. O, super, nawet jak się przytula, to pokazuje to zdjęcie. Także muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo urocze i myślę, że to jest bardzo realne, bo nie oszukujmy się, ale w prawdziwym świecie, w prawdziwym życiu też się jednak tymi zdjęciami z USG chwalimy, więc naprawdę to jest fajnie odwzorowane. Także w takim razie mogę sobie już wysłać moją akwamarynkę do domu. Jak sami widzicie, ta interakcja działa, więc z powrotem z wyposażenia zdjęcie ląduje w pięknej ramce. Przechodzimy teraz do kluczowego momentu, czyli do porodu. Oczywiście wspomagam się MC Command Center, bo kochani, nie oszukujmy się, ale to by trwało i trwało. Więc jakby nie patrzeć, wywołałam sobie szybciej poród. Chcę wam pokazać to, że doszła nam tutaj opcja samodzielnego porodu. A to oznacza, że nasza Eliza będzie mogła sobie urodzić dosłownie w domu, na podłodze. Trochę hardkorowe, ale myślę, że to będzie dość ciekawe, jeżeli chodzi o takie, wiecie, dzikie rozgrywki, jak na przykład miejsca bez przyłącza, czy dżungla nawet. No, jest naprawdę mnóstwo miejsc, gdzie faktycznie Simka może urodzić sobie dziecko. Warunkiem oczywiście jest to, żeby posiadać ze sobą kołyskę. W momencie, kiedy będziemy chcieli się faktycznie podjąć porodu w domu, możemy sobie kliknąć na Simkę i wybrać te opcje. No i kochani, żeby taki samodzielny poród tutaj gdzieś tam wywołać, to musimy faktycznie kliknąć na tą kołyskę i wybrać opcję samodzielnego porodu. Oczywiście tutaj chciałam wam jedną rzecz powiedzieć. Zazwyczaj nad Simką zawsze migotało takie, wiecie, czerwone serduszko, które świadczyło o stanie wyjątkowym Simki. Tutaj zamiast tego serduszka bijącego dostaliśmy migoczące gwiazdki. No jest to zdecydowanie coś innego. Myślę, że to w jakiś sposób jest nawet może i fajniejsze, bo wiecie jak jest. To serduszko jednak było takie wyraźne, ono było wręcz takie kryzysowe, a tutaj mamy takie migoczące gwiazdki. Myślę, że zostało to bardziej złagodzone. W poprzednim filmiku, gdzie poruszałam temat porodu w basenie i na łóżku, wspominałam wam o tym, że musi nastąpić 10 cm rozwarcia. I to rozwarcie generalnie kontroluje położna, którą możemy sobie zaprosić tutaj do domu. My się w tej chwili skupiamy na porodzie samodzielnym, więc słuchajcie, ja tutaj położnej zapraszać nie będę, bo ona by musiała nas zbadać. Ja tego nie chcę robić, chcę, żeby to wszystko się odbywało faktycznie tak, jakbyśmy byli w jakiejś, nie wiem, dziczy czy coś w tym stylu. Ale mimo wszystko, żeby gdzieś tam to rozwarcie poprawić u tej naszej Eliski, musimy kupić jej sprzęt, który pomoże nam w przyspieszeniu tego całego procesu. Mamy tutaj piłkę, na której będzie sobie Eliska w tej chwili cały czas ćwiczyć, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Chcę, żeby ona wykonała jak najszybciej to nasze polecenie, więc słuchajcie, będę teraz monitorować, czy faktycznie da radę ogarnąć ten samodzielny poród, czy nie. Ale słuchajcie, jest jeszcze jeden haczyk i to jest bardzo istotne, dlatego że w tym całym modzie dochodzą nam jeszcze komplikacje porodowe, a to oznacza, że simowie mogą doświadczyć nagłego porodu, ewentualnie mogą doświadczyć zatrzymania go, co może oczywiście skutkować koniecznością wykonania cesarskiego cięcia. Mam nadzieję, że powiedziałam to dość zrozumiale. W przypadku ogólnie ciąży z jednym dzieckiem istnieje 10% szans na to, że nasz poród będzie w jakimś tam stopniu skomplikowany, a w przypadku ciąży z dwójką dzieci szanse wzrastają nawet do 30%. Ale spokojnie, kochani, te komplikacje to nie jest jakieś zagrożenie życia dla naszego Sima, tylko po prostu urozmaicenie całego tego procesu. My ogólnie będziemy musieli monitorować sytuację poprzez oczywiście powiadomienia, a jeśli poród nie będzie się dalej rozwijać, to wtedy niestety, ale musimy wybrać się do szpitala. No i tutaj warto wspomnieć, że podczas wstrzymanego porodu rozwarcie Simki zwolni, czyli będzie po prostu najprawdopodobniej nam ciężej je po prostu gdzieś tam, wiecie, nadganiać. Jednak czasami sytuacja może nam się sama rozwiązać, więc w zasadzie, że tak powiem, nie będzie tematu. Są też inne przypadki, gdzie będziemy musieli porozmawiać faktycznie z położną i ona zadecyduje, czy powinno nastąpić cesarskie cięcie. Jeśli nie interesuje nas ta metoda, a ona nam się jednak mimo wszystko przypałęta, możemy ją na spokojnie zignorować. Nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, skutków dla naszej Simki i tak dalej, więc spokojnie, kochani, że tak powiem, nie musicie się martwić o życie naszej tutaj Eliski, bo nic złego nie powinno się tak naprawdę wydarzyć. Poród powinien wrócić na swoje odpowiednie tory, więc tyle. Ta ogólnie opcja, tak jak już wspominałam, ma nam to urozmaicić, żeby nie było monotonnie, żeby nie było nudno, a nie ma doprowadzać do jakichś poważnych tragedii. O, proszę bardzo, kochanie, i nagle mamy komunikat. Pojawiło się nagłe zatrzymanie akcji porodowej. Eliza może mieć opóźniony poród, monitoruj sytuację, a jeśli nie ulegnie ona poprawie, może być konieczne nagłe cesarskie cięcie. Lepszej okazji nie ma do tego wszystkiego, więc skorzystajmy z tej opcji. Od razu sobie zadzwonimy do naszej położnej, zobaczymy, co tam u niej słychać. I kto wie, może od razu w takim razie wybierzemy się na to cesarskie cięcie. Ja jestem sama ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze tego nie przeżyłam, tak
także powiem wam nawet szczerze, że jestem podekscytowana. No dobra, w takim razie przechodzimy do gabineciku, klikamy sobie na fotel, zapytamy o znieczulenie zewnątrz oponowe, proszę bardzo. Niech będzie już ta lekarka, bo chyba się z nią znamy, więc działaj Mai, czy jak ty tam się nazywasz? Jesteśmy same, bez Boba. No trudno, słuchajcie, czasami tak bywa. Gotowa na znieczulenie zewnątrz oponowe. Daj mi tylko chwilę, a zaraz przyjdę, aby podać ci znieczulenie zewnątrz oponowe. Pamiętaj, aby nie ruszać się z miejsca podczas tego procesu, a zanim się obejrzysz, będzie po wszystkim. No dobra, słuchajcie, w takim razie kuj nas. O, widzę, że tutaj jest kucie centralnie w plecki. Jeszcze jaką mamy asystę, słuchajcie. Poproszę o sprawdzenie rozwarcia. To będzie nasza lekarka, ona nas będzie tutaj sprawdzać. Zaraz się tak naprawdę przekonamy, czy tutaj wszystko będzie dobrze z Eliską. Czy sobie poradzi w tej trudnej chwili. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę ekscytujące. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja naprawdę nie jestem fanką dzieciaków w grze, ale jednak po prostu te wszystkie rzeczy, które są z nimi związane, no to jest po prostu coś niesamowitego. Twoje rozwarcie, Eliska, wynosi obecnie 6 cm. Nasza Eliska jest już przy tej maszynie operacyjnej, ale naszą maszynę chirurgiczną, kochani, musimy przemienić. To oznacza, że musimy kliknąć klawiszem Shift, a następnie możemy ją na przykład przemienić w łóżko do porodu naturalnego, które będzie wyglądać dokładnie tak, ewentualnie w łóżko do cesarskiego cięcia. Oczywiście ja przy tym łóżku zostanę, dlatego że chcemy właśnie w taki sposób urodzić, no bo to będzie dla nas coś nowego. Muszę sobie zamienić panią doktor, proszę bardzo, mamy tutaj jakąś panią w gabinecie, poprosimy ją o to, żeby przyjęła od nas poród, no i zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę podekscytowana tym wszystkim. W ogóle nic nie chcę mówić, ale to tak źle wygląda. Co jest generalnie najśmieszniejsze, to jeszcze do tego wszystkiego pada deszcz w tym naszym simowym świecie, więc w ogóle już po prostu nic tutaj nie sprzyja. Wow, słuchajcie, jaka zaawansowana technologia. Wow, no proszę, ja was bardzo. Niesamowite. Żałuję, że mam cenzurę. Chociaż, kurczę, z drugiej strony, może jednak nie żałuję. No muszę przyznać, że jest to bardzo interesujące. Rany Julek, jaki w ogóle klimat, nie? Przez to okno szpitalne. No powiem wam szczerze, że pełen szacun. Naprawdę szacun, że zostało to w taki sposób wykonane. Wow, ona ma nawet skalpel. Rany Julek. Tu się coś dzieje. Jakieś bzzz. Jest kropluwa, jest wszystko, słuchajcie. Okej, okay, mamy chłopca. Oczywiście damy mu na imię Iggy. Niech będzie. Ojejuniu, patrzcie, jakie to jest słodkie. Oczywiście dziecko w kołysce zawsze musi być, no bo jednak to jest tylko i wyłącznie animacja. Ale patrzcie, jakie to jest urocze. Nie wierzę aż. To jest po prostu coś niesamowitego. Cud narodzin w Simsach. Nie wierzę. Ale to jest naprawdę fantastycznie wykonane. Kurka wodna, no. To jest naprawdę piękne. Wow, jestem naprawdę w szoku, że zostało to po prostu tak świetnie wykonane. I jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to wszystko wygląda. Nawet pani doktor wygląda po prostu wow. Zbieram szczękę z podłogi. Naprawdę zbieram szczękę z podłogi. Musiałam cofnąć zapis, dlatego że została nam jeszcze druga opcja, czyli po prostu poród w domu, samodzielny. Musimy kliknąć sobie rozpocznij poród domowy, żeby nam tutaj, wiadomo, Eliska nigdzie nie odchodziła. Eliza zaczyna rodzić. Przygotuj się do jej porodu domowego. No i oczywiście chcę wam bardzo mocno go pokazać, bo ten poród też jest zjawiskowy. I tak jak już mówiłam wam gdzieś tam w międzyczasie tego filmiku, on naprawdę jest taki trochę jakby dziki. On się nadaje naprawdę do takich, wiecie, ekstremalnych gdzieś tam wypadów i tak dalej. Znaczy, czekamy, kochani, aż po prostu odpali nam się ta opcja. Odpala nam się opcja natychmiastowego porodu, ale ja tego nie chcę, słuchajcie. Chcę, żeby po prostu Eliska sobie dalej ćwiczyła. O, słuchajcie, odpaliła nam się opcja samodzielnego porodu, więc w takim razie klikamy sobie na niego i zobaczymy za chwilę całą magię, co tu będzie się faktycznie działo. Trochę się boję, bo ten poród jest naprawdę taki, wiecie, dziki. No ale może być fajnie, no. Na pewno będzie ekscytująco. Kończ te ćwiczenia. Proszę was bardzo, zaczęło się. No powiem wam szczerze, że to jest już naprawdę szaleństwo. Oczywiście chcę sobie to wszystko zakryć, dlatego że no muszę, niestety muszę. No i niestety, kochani, ale po prostu zaczyna się wszystko. Nasza Eliska oczywiście pada na kolana. Muszę to wszystko sobie zakryć, bo tak jak mówię wam, polityka po prostu YouTube'a nie pozwala mi na pokazywanie dokładnie wszystkiego. No, rozumiemy, wiadomo, zasady bezpieczności dla społeczności, także wiecie jak jest. W każdym razie, jeżeli chodzi faktycznie o tego typu akcje, no to muszę naprawdę powiedzieć wprost, że dla mnie to jest mega imponujące. Maluszek potrzebuje imienia. Okej, okay, to chłopiec. No to znowu niech będzie Iggy. Dalej uważam, że jest to po prostu przepięknie zrobione i ja czegoś takiego potrzebowałam kilka lat temu. O, patrzcie, mamy maluszka, pojawiło nam się małe dziecię. Eliska sobie w tej chwili siedzi z dzieciątkiem, przytula je, bardzo, bardzo czułe, bardzo urocze i w ogóle to jest naprawdę, muszę powiedzieć wprost, to jest tak mega piękne, co tutaj się w tej chwili wydarzyło. Po pierwsze, animacja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Po drugie, teraz faktycznie czuję, że te wszystkie rozgrywki, takie wieloepokowe,
bezprzewodowe albo bez przyłącza, bez technologii, naprawdę będą miały więcej sensu właśnie przez takie drobne zabiegi, jak chociażby realistyczny poród. Mi ta modyfikacja była już naprawdę bardzo dawno temu potrzebna, kiedy właśnie chciałam prowadzić takie, wiecie, bardziej intensywne rozgrywki w wiejskiej sielance, takie bardziej ekstremalne, gdzieś tam, wiecie, poród w stodole i tak dalej. No mi naprawdę na czymś takim zależało. To w pewnym stopniu dla mnie to jest już po prostu mistrzostwo. To jest tak dobra robota, że aż po prostu, słuchajcie, nie wierzę w to. Po prostu łeb mam rozwalony. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo niedługo wiecie doskonale, że dochodzi nowy dodatek Razem Raźniej. To będzie to taki totalny dodatek, wiecie, urozmaicający rozgrywkę rodzinną. Więc myślę, że faktycznie ten mod to może być taką wisienką na torcie tego wszystkiego. Także serdecznie wam to polecam. Mod jest oczywiście dostępny dla wszystkich za darmo. Jest, kochani, jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć odnośnie oczywiście tej modyfikacji. Musimy sobie troszkę naszą tą Eliskę rozebrać, tak żeby po prostu pokazać jej brzuszek. Więc od razu przejdziemy sobie wystanniki i poprosimy jakiś taki, wiecie, neutralny, zabudowany, proszę bardzo, Eliska. W trybie rozgrywki, bo jak sami widzieliście, nie w kasie, to chodzi, co? Co ty tu robisz, chłopie? Ja myślałam, że to kostucha. Weź się, chłopie, nie wygłupiaj, ty nie jesteś z tego świata. W trybie rozgrywki dochodzą nam rozstępy i różnego rodzaju blizny poporodowe, także w trybie rozgrywki naprawdę widać, że to ciało kobiece się po prostu, wiecie, gdzieś tam zmienia. To jest coś niesamowitego. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny nie detal, nie szczegół, a wręcz nawet bym powiedziała, że super ekstra czynnik, który gdzieś tam, wiadomo, jeszcze bardziej to wszystko urzeczywistnia. Z tego, co widziałam, jeżeli chodzi o opisy, to takie zmiany skórne pojawiają się już w trzecim trymestrze ciąży. Ja nawet widziałam dużo, dużo wcześniej, bo już przy USG. No i jeszcze z tego, co mi wiadomo, to będą trwały do 3 dni po porodzie. Oczywiście możemy sobie z powrotem kliknąć Shift, wejść w opcję Sima, czyli ustawienia porodu i możemy sobie tutaj ustawić, czy chcemy włączyć trwałe rozstępy, czy po prostu wyłączyć te rozstępy i blizny. Także słuchajcie, tutaj macie też kilka opcji, którymi myślę, że warto się zainteresować. Bo na przykład mamy tutaj też czynnik powodujący wyłączenie wzrostu masy ciała po porodzie. Myślę, że takie rzeczy są fajne, ciekawe i faktycznie widać, że ta sylwetka kobieca się troszkę zmienia, bo nie oszukujmy się, ale ja się przyjrzałam bardzo dokładnie Elizie i wiem, że ona jest troszkę szczuplejsza, więc myślę, że tutaj faktycznie ta modyfikacja sobie działa. Ja myślę, kochani, że to wszystko, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Jeżeli wam czegoś nie powiedziałam, to przykro mi bardzo, ale nie sposób jest faktycznie o wszystkim pamiętać, a i tak wszystko miałam ładnie wyszczególnione, żeby niczego jednak nie pominąć. Panda sama robi naprawdę świetne mody, no i naprawdę to wszystko, co tutaj jest, to jest spektakularnie, po prostu przecudownie wykonane, także oby więcej takich modyfikacji i nawet powiem szczerze, że oby więcej takich śmiałych kroków ze strony EA, bo myślę, że to by bardziej ten nasz symulator ożywiło. To, co ludzkie, nie jest nam obce i od pewnych rzeczy biologia, natura i nasze ciała po prostu nie uciekną, tak po prostu już jest. Więc kochani, tym miłym akcentem ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Biedny Bob sobie marznie, więc zapraszam go tutaj do domu, poznaj swoje dzieci. No i kochani, dziękuję również wszystkim wspierającym za to, że ze mną tutaj jesteście, że pomagacie mi w rozwoju kanału. Ode mnie to wszystko, trzymajcie cieplutko. Na razie, cześć, pa!